Siemanko, z tej strony Seedrox i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Rudy Przyjaciele. I dzisiaj, moi drodzy, wybieramy się na tamtą chmurę. Dokładnie tak, dzisiaj zobaczymy sobie z bossem, który się tam znajduje. Ale zanim to, chciałbym wam bardzo, bardzo podziękować za wszystkie komentarze, które pozostawiliście pod poprzednim materiałem. Było ich naprawdę masakrycznie dużo. O ile dobrze pamiętam, około 700, także naprawdę pozytywnie mnie tutaj zaskoczyliście. W głównej mierze były to takie komentarze, albo też takie. Ale nie zabrakło oczywiście tych komentarzy typowo pomocnych, które niedługo wam przeczytam. Zanim jednak to, chciałbym pokazać wam, co się tutaj zmieniło w naszym domku od poprzedniego materiału. Być może wiecie, że miałem dzisiaj live, a być może na tym live byliście. Jeżeli tak, to serdecznie was pozdrawiam. Miałem dzisiaj live'a i na live wspólnie ogarnialiśmy sobie tutaj ten nasz domek. Zrobiliśmy sobie, jak widzicie, tutaj pokój do enchantowania i przyznam szczerze, że wydaje mi się, że to naprawdę super. Fajnie to wygląda, oczywiście enchant na... Enchant enchantuje nam itemy na 30 level, także bez problemu tutaj możemy sobie wszystko ogarnąć. No i dzięki temu, słuchajcie, udało mi się tutaj zenchantować tą zbroję. Ja odłożę tutaj te może od razu moje itemy. Mamy teraz, jak widzicie, zbroję szkieleta zenchantowaną. I tak, na chemii mamy Protection 3 i Respiration 2, na klacie mamy Protection 3, na spodniach mamy Protectile Protection 4, a na butach Fire Protection 4. O ile dobrze pamiętam, klatę i spodnie zrobiłem z wami na live'ie, a poza live'em dorobiłem sobie tutaj hełm oraz buty, no i spróbowałem także zaczętować diamentowy miecz, ale niestety trafił mi się smite 4, także no nie najlepiej. Miałem nadzieję, że będzie troszkę, troszkę lepszy, że mi tutaj wpadnie, ale to nic, wydaje mi się, że i tak w przyszłości, jak będziemy potrzebować coś lepszego, to sobie po prostu zaczętujemy jeszcze raz. I ogólnie tutaj dziękuję właśnie też Piotrkowi Czoko, który napisał w komentarzu poprzednim materiałem, żebym nie robił diamentowej zbroi, bo zbroja szkieleta jest tak samo dobra, a ma jeszcze te właściwości. Także tutaj tym komentarzem się zasugerowałem, dlatego też pomyślałem, że chyba nie ma sensu robić całej diamentowej zbroi, tym bardziej, że nie wystarczyłoby nam po prostu na to diamentów. No i właśnie też Kero napisał mi, żebym na bossa przygotował sobie zbroję z Blast Protection 4. No przyznam szczerze, że nie miałem zbyt wielkiego wpływu na to, co tutaj zenchantuję. Wprawdzie mogłem wykorzystywać do tego książki i tak dalej, bawić się książkami, potem łączyć się w kowadle itp., ale nie chciało mi się tego robić, to by było naprawdę bardzo czasochłonne, a wydaje mi się, że chyba nie ma sensu. Mam nadzieję, że uda nam się tego bossa dzisiaj pokonać. Pisaliście mi, że będzie naprawdę trudno i Depreti napisał mi także, że na tej niebieskiej chmurze muszę spychać i detonować elektryczne creepery, bo inaczej po prostu tego bossa nie pokonam. Napisał mi, że jest to bardzo trudne, ale że wam nie wierzy i że po prostu dam radę, także no zobaczymy. Mam nadzieję, moi drodzy, mam nadzieję, że damy radę. Jeśli chodzi tutaj jeszcze o domek, to w tym miejscu dodałem, jak widzicie, piecyk. I zrobiłem to tutaj, bo jakoś nigdzie indziej po prostu nie mogę znaleźć lepszego miejsca. Tam mamy też crafting table, bo przyznam szczerze, że nie chciało mi się latać na górę, craftować tego wszystkiego, tylko zrobiłem sobie to tutaj. No i wydaje mi się, że magazynik mamy naprawdę bardzo ładnie ogarnięty. Powinien nam tutaj wszystko super ładnie działać. Jak widzicie, ładnie mam to posklewane, więc jest spoko. Ogólnie tak, słuchajcie, moi drodzy, musimy teraz się przygotować. Pisaliście mi, że nie ma sensu robić lepszego miecza, bo i tak właśnie będziemy mogli walczyć z tym bossem tylko mieczem, właściwie tak samo ręką, jak i mieczem. Będziemy zadawali mu jedno obrażenie, więc nic tutaj lepszego nie tworzyłem. Wykorzystamy sobie może diamentowy miecz z knockbackiem, w razie czego gdyby był nam potrzebny. Możemy sobie wziąć też ten Silver Skeleton Sword, jakbyśmy spotkali jakiegoś wilkołaka. No i słuchajcie, co by zrobić? Właśnie, też jedna osoba napisała mi w komentarzu poprzednim materiałem, żebym stworzył sobie łóżko blisko tej chmury, tak żebym po prostu jak zginę, żebym nie musiał stąd wracać. Słuchajcie, ja pomyślałem, że to jest chyba całkiem dobry pomysł. Łóżko tutaj mam, także zbudujemy sobie za chwilę tam jakąś wieżę czy coś takiego i po prostu prześpimy się tam, żeby tak jak ktoś właśnie napisał, móc tam wrócić w razie czego. Będziemy na pewno potrzebowali nasz jetpack, który zaraz na siebie też tutaj założy. No i tak jak ktoś mówił, przydałyby się jakieś bloczki, więc wykorzystamy do tego cobblestone. Słuchajcie, czy coś jeszcze potrzebuję? Przydałoby mi się to serce, ale niestety, no jak widzicie, kurczę, nie mam tego serca, które dawałoby nam
tutaj od razu regeneracji całego życia. Złotych jabłek też nie posiadam, także no z tym może być tutaj dosyć ciężko, ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. Boję się troszeczkę z nim walczyć, mam nadzieję, że uda nam się zwyciężyć i no zobaczymy, po prostu zobaczymy. Słuchajcie, ta chmura, o ile dobrze pamiętam, tak, była tam, lecimy w tą stronę. Zaraz stworzymy sobie wysoką wieżę, o ile dobrze pamiętam, Blow chyba też coś takiego robił, także być może ktoś zobaczył tego Blowa i napisał mi po prostu taki komentarz, żebym zrobił to samo. Ja akurat tego odcinka Blowa całego nie oglądałem, także nie widziałem całej jego walki z tym bossem, no ale boję się, przyznam szczerze, że się boję, bo mówił mi, że miał z tym problemu, także no nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. I słuchajcie, czekajcie, jakby to zrobić, to chyba musielibyśmy gdzieś tutaj zacząć, słuchajcie, coś takiego sobie ogarnąć. Oczywiście teraz mamy jeszcze dzień, także nic tam to nie da, że zrobimy sobie łóżko, aczkolwiek możemy już sobie spróbować, zaraz powinna noc tutaj nastać, zaraz sprawdzimy, czekajcie, gdzie jest słońce? Słońce jest chyba centralnie nad nami, także spoko, mamy jeszcze troszeczkę czasu, myślę, że nie będzie problemu i powiem szczerze, że jestem ciekaw tej walki, kurczę, trochę się obawiam, bo nastraszyliście mnie w komentarzach, nie ukrywam, myśleliście, że będzie bardzo, bardzo ciężko, także zobaczymy, czy faktycznie mieliście rację. Ja się, wiecie co, troszeczkę odsunę od tej chmury, bo nie chcę, żeby ten boss mnie tak szybko zauważył, dobra. Budujemy sobie tutaj jeszcze troszeczkę do góry. Chyba wystarczy mi tych bloczków, mam taką nadzieję, słuchajcie. Mam taką nadzieję, dobra, jeszcze 13 mi zostało. Okej. Ha, tylko że tutaj będziemy musieli sobie, wiecie co, jeszcze zrobić takie, o, tutaj takie właśnie przejście na tą, okej, na tą chmurę, dobra. Tutaj mamy jeden i słuchajcie, tutaj mamy też jeden, dobra. I wiecie co, moglibyśmy tutaj zrobić, chociaż boję się, że to może być troszeczkę ryzykowne. Zbierzmy może jeszcze jakieś drewno tutaj szybciutko, żeby tam u góry czasem nie spać w nocy. Tak wydaje mi się, że będziemy mieli wszystko w miarę ładnie ogarnięte. Mam nadzieję, że uda mi się po prostu nie zginąć, bo oczywiście dzięki temu byłoby łatwiej. No i postaram się właśnie te creepery spychać na tego bossa, żeby jak najszybciej go zabić. Bo im dłużej będę ja żył, to im dłużej ten boss będzie żył, tym krócej ja po prostu tutaj tym krócej ja będę utrzymał się przy życiu. Także musimy go jak najszybciej pokonać i po prostu mieć go z głowy. Jestem ciekaw, jakie itemy z niego też wypadają, bo przyznam szczerze, że nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że coś wartościowego, coś co nam tutaj pomoże. Zresztą o tym przekonamy się już za chwilkę, tylko słuchajcie, jeszcze zbuduję sobie, o, tutaj taką właśnie wielką platformę. Dobra, i z tego będziemy mogli, myślę, walczyć tutaj z tym naszym bossem, a właściwie wracać do walki, jak po prostu zginiemy. Także słuchajcie, ja muszę tutaj chwileczkę poczekać, aż... What the fuck, man? Jezu, to jest mura, jak się przestraszyłem. Ja muszę tutaj poczekać, słuchajcie, aż zapadnie noc. Nie chcę, żebyście robili to ze mną. Jak widzicie, już się nawet ściemnia, także zbyt długo nie powinno to podwać. Robię teraz króciutkie cięcie, no i widzimy się już, moi drodzy, przed samiutęką walką. Okej, moi drodzy, także mamy już dzień, no i słuchajcie, myślę, że możemy zaczynać. Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało. Zakładam teraz tą zbroję. No i zobaczymy, jak nam to tutaj wyjdzie. Uwaga, ruszamy do walki. Jak na razie tego bossa nie ma. Czy on się teraz tutaj pojawi, czy jak to będzie, słuchajcie, bo przyznam szczerze, że nie wiem, jest! Okej, to jest ten boss. Ja niestety teraz tutaj na tym pasku nie widzę, ile on ma życia, słuchajcie, tak jak mówiliście, nie mogę walczyć z nim tutaj wręcz. Musimy poczekać, aż Creeper tutaj wybuchnie. No wybuchnij, Creeper! Okej, chodźcie i teraz. Muszę poczekać, dobra! O, fuck, man. Dobra, na szczęście jesteśmy, jak widzicie, bardzo blisko, także lecimy tutaj ponownie. Zostało mu 247 punktów życia, także nie jest tak źle, jak widzicie. Słuchajcie, gdzie są moje... What the fuck? Czy ja... Nie mówcie mi, że ja straciłem moje itemy. Słuchajcie, tylko mi nie mówcie, że ja straciłem moje itemy i już nie uda mi się ich odzyskać. Z tego, co widzę, zbroi szkieleta nigdzie tutaj nie ma, słuchajcie. Ale jak widzicie, mamy całkiem dobrą taktykę. Bardzo dziękuję za ten komentarz, żebym zrobił sobie tutaj łóżko, bo... Widzicie, dzięki temu bez problemu możemy tego bossa zaraz pokonać, ale what the fuck, man? Jak on mnie tak szybko zabił i co on zrobił z moimi... O nie. I co on zrobił z moimi itemami, słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia. Tutaj, kurde, ktoś mi podpalił. Nie możemy na to pozwolić. Creeper idzie tutaj do mnie, nie. Okej. Ile mu życia zostało? 19 punktów życia, słuchajcie, już powoli ginie. Ostatni creeper nam został. Niech on tutaj szybko wybuchnie, okej. Jest! Zabity! Udało się go zabić. Słuchajcie, mamy Lightning Staff i mamy Sacred Eye. Nie mam pojęcia, do czego to służy, ale słuchajcie, no niestety chyba straciliśmy tutaj te wszystkie nasze itemy. Z tego, co widzę, nigdzie ich tutaj, kurczę, nie ma. Także wydaje mi się, że raczej już po nich. Zetnę jeszcze na dole, czy aby na pewno nam one po prostu nie spadły na dół. Jest problem, bo nie mamy jetpacka i nie wiem, jak teraz mam
Wiecie co, zejść na dół. Chyba jednak wiem. Uwaga, jesteście gotowi? Moi drodzy, wszystko stąd zabraliśmy? Wydaje mi się, że chyba tak. Zaraz ogarniemy, o co chodzi z tym Lightning Staffem. Zanim to wezmę sobie może jeszcze tylko łóżeczko. Okej, także jak widzicie, walka z bossem, mogliście mi od razu napisać, że nie muszę brać żadnych itemów. To po prostu bym ich tutaj nie stracił, a tak to widzicie, że no niestety już mamy po nich. Ale przynajmniej udało nam się z tym tego bossa pokonać. Już teraz wiem, że jak będę szedł gdzieś na jakąś murę, to wystarczy, że zrobię sobie taką platformę, zrobię sobie tutaj łóżko i nic po prostu więcej nie będę tak naprawdę potrzebował, żeby go pokonać. Chociaż, what the fuck, patrzcie, mam 55 level, także chyba było warto, słuchajcie, chyba było całkiem warto. Uwaga, czy uda mi się teraz przeżyć? Żyję, uff. Udało się, no ale cóż, moi drodzy, niestety chyba naszych itemów nie uda nam się odzyskać. Szkoda, że nie mam teraz jetpacka, bo muszę wracać do domu z buta. Chociaż dawno już tego nie robiłem, więc też nie ukrywam, że przyda mi się. Tam jest nasza wioska, jakoś bardzo nie jest jakoś super daleko stąd, także bez problemu sobie tam dojdziemy. No i moi drodzy, jak widzicie, udało mi się go pokonać, o ile można tak to nazwać. Wydaje mi się, że chyba nie ma opcji, żeby nie zginąć na tej chmurze, także pamiętajcie, że jeżeli wy będziecie się na tą chmurę wybierali, to po prostu nie bierzcie żadnych itemów, zróbcie taką platformę, jak ktoś tutaj, którą zaproponował mi ktoś tutaj w komentarzach, bo dzięki temu, jak widzicie, bardzo łatwo można go pokonać, praktycznie bez żadnego trudu i myślę, że to jest spoko. Szkoda, że straciliśmy te wszystkie itemy. No naprawdę, napracowałem się tutaj przed odcinkiem, żeby je zrobić i tak dalej. I miałem nadzieję, że chociaż uda mi się nie zginąć, ale jak widzicie, się myliłem. Nie wiedziałem, że ten potwór jest aż tak mocny, ale teraz mam już nauczkę. Naprawdę, mieliście rację, strasząc mnie tak w komentarzach, że praktycznie nie da się tam przeżyć. I słuchajcie, moi drodzy, powolutku będziemy kończyli ten odcinek. Odłożę sobie tutaj wszystkie itemy. Teraz będzie czas, żeby to wszystko odrobić. Myślę, że zrobimy sobie jakiegoś live'a, tak, na którym będziemy po prostu te nasze itemy znowu zbierali, na którym będziemy to wszystko enchantowali, tak, żeby na następnym odcinku być już bardzo dobrze przygotowani. I słuchajcie, dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jak widzieliście, pokonaliśmy tego bossa, no nie ma co ukrywać, udało nam się go zabić, ale niestety nie bez utraty tutaj itemów. Szkoda, że tak się stało. Mogliście mi napisać właśnie, żebym nie brał tam nic, ale też właśnie pewnie nie wiedzieliście o tym patencie z tą platformą, także no, troszkę słabo się złożyło, ale mamy 55 level, także myślę, że uda nam się to wszystko odrobić. No i moi drodzy, to było na tyle, także bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli materiał wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Ja będę wdzięczny, gdyby udało nam się dobić do 3500. Wydaje mi się, że chyba bez problemu dacie radę. Słuchajcie, zostawiajcie też rady w komentarzach, piszcie, co chcecie, żebym robił w kolejnym odcinku. Piszcie swoje propozycje, jak mogę tutaj jeszcze ulepszyć mój domek, co mogę zmienić, jakie kurs sobie zrobić i tak dalej, bo ja te wszystkie komentarze czytam. Potem właśnie te najciekawsze wybieram i pokazuję wam na materiale. Więc też jest szansa, żebyście jakby pojawili się na nagraniu. No i cóż, moi drodzy, to było tyle, także dziękuję wam bardzo za uwagę. Tym miłym akcentem, że pokonaliśmy tego bossa, kończę ten odcinek. Życzę wam wszystkim udanego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia.